Hej, 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 z tej strony Szczury. Zapraszam na kolejny odcinek serii Days Gone. Próbujemy poprawić rękę tego buzera, a w tym celu potrzebujemy zdobyć części dla Ricky, żeby zrobiła mu lepszą protezę. I tu musimy jechać dosyć daleko, widzę. Tutaj nie można, mamy za mało paliwa, ale tutaj damy radę podjechać. To tutaj się teleportniemy. I później gdzieś paliwko musimy znaleźć. Okej. Dobra. Nawracaj. Ricky, znalazłem ją. Żyje. Deacon, dzięki Bogu. Słuchaj, nie chciała iść ze mną, więc musisz wysłać kogoś, kto ją zna, dobrze? Jest już w drodze do obozu. Dobrze, dobrze, pewnie. Bez odbioru. Morton, ktoś tu jest. Cześć, czy ktoś ją zgarnął? Wycofać się! Kiedyś musisz się zatrzymać. Mi tu hałasu nie robić, proszę. O czym była mowa? Cześć, Dick. Tak, jest okej. Okay. Będzie o tym pamiętać do końca życia, jak każdy z nas. W końcu wszyscy wiemy, co znaczy kogoś stracić. Tak, to prawda. No to jazda. Tankujemy. To do zobaczenia, Ricky. I znowu teleporcik, jaki sobie walniemy. Dobra. Tak, i najbliżej jest tutaj. I stąd sobie pociśniemy jakieś widoczki, ale to mnie na razie nie interesuje. A będziemy jechali prosto, prosto do misji. Deacon St. John, jesteś tam? Jazda. Tak, Mike, jestem. Dobra. Vicky powiedziała, co zrobiłeś, jak uratowałeś Gabi. Chciałem ci tylko podziękować. Pamiętam jeszcze, jak biegała w piłkę. Spoko, Mike. Tylko żałuję, że nie zdążyłem zabić. Zrobiłeś co mogłeś. Zrobiłeś co mogłeś. Radzi. Gdzie ty jesteś? Mike, bez odbioru. O kuźwa! Walosie. Znowu horda, coraz więcej tych hord, by się kręci. O Boże święty. Buzer, jesteś tam? Tak, właśnie skończyłem robotę. Cały poranek targałem wiatrak. O Jezu, jebany schizo. No. Udało się. Dobra. Znaczy ustalić, co stało się z Sarą. Nie, jeszcze nie. Jak długo jeszcze pozwolisz wrócić się za nas? To nie tak. W sensie, on bada sprawę, a to trwa. Tylko nie rób sobie nadziei, brak. Tu jest jakiś pręt. Bez odbioru. Metalowa rurko, gdzie jesteś? No, tu cię mam. Gdzie masz? Powinna się nadać. Buzer, zgłoś się. A już coś wziąłem. Tu Dick. Pewnie śpi. Dick? To ty? Kurde, wybacz chłopie, ja nie chciałem cię obudzić. Brachu, po pracy z łopatą przez cały dzień. Odpływam, kiedy tylko się położę. Rumianek. A to co tam chciałeś? Tylko sprawdzam, co u ciebie, brachu. Upewniam się, że znowu, no wiesz, nie poszedłeś w nocne tango z hordą. Hej, nie martw się o mnie. W sumie to ty wybrałeś się na imprezę. Ej, muszę się zdrzemnąć. Pogadamy później, Majo. No. I co teraz? Nie, no to jeszcze nie znalazłem tego. Gdzie ja niby znajdę ten nóż? Zaraz, zaraz, zaraz. Gdzie był ten sklep sportowy? Deacon, jesteś tam? Mam kolejne zadanie. Ricky, cześć. No, dobra, zajrzę do was. Bez odbioru.
Zadań, a zadań masz. Ale złom. Dobra, tutaj coś będzie. Mam nadzieję, że złom, a nie filtr. Dobra, jest. O, plus 4. Subcio. Kanisterek muszę znaleźć tu gdzieś. Powinien być gdzieś. Okej. Naprawione. Teraz mogę więcej złomu nosić, nie? Chyba. Ile to jest? Tak. Więcej jest. No, tu jest stacja benzynowa nawet. Tutaj jest. To teraz muszę tylko znaleźć nóż. Dobra. To tutaj. Tu coś jest. Dobra, co my tu mamy? Mam cię. Dobra, co ona tam jeszcze chciała? O. Nie, zły kierunek. To zły kierunek. Ja coś muszę kogoś pościgać, tak? Co my tu mamy? No? Tam jesteś. Okej. No i mam. Nóż i filtr. Tyle powinno wystarczyć. Nie, ostrze i upotraszki. Mam wszystko. Teraz trzeba podrzucić do Riki. Dobra. To do motorka. Tam sobie idzie jakiś trupoż. Aż olejmy go. Dobra, to tak niby upiornie, ale nie ma dużo świrusów. Interesują mnie te misje, kurde, z tym. Z... proszę was, ja... z O'Brienem. Co tam z tą moją Sarą się dzieje? Już dawno nie było nic. Dobra. Świetnie. Zatankowany. Teraz gdzie ja mogę na tym dojechać? Do obozu Kuplenda. Okej, okay. I tam sobie kupię paliwko. Może jakąś misję wezmę? Zobaczymy, czy ma coś. Dobra, dawaj. Puścić mnie. Puścić. No, dzięki. Dick, jak się masz, chłopie? Siema. Życie obozowicza, co Manny? Dobra. Tankowanie. O, tak, naprawa. Tak, cały czas drugi potęgi. Poziom. A tutaj nie mam tej kurde kasy. Hej, dobra, hej. Na razie, Dick. Dobra, zobaczę Copeland. Masz coś dla mnie, czy nic? Nie, nie ma nic. Brak dostępnych zleceń było napisane. Dobrze cię widzieć, Dick. Hej, Damon. Hej. Jak życie? Cyk. Szybka podróż. No. No to było dosyć przyjemna misja teraz. Obie misje były dosyć przyjemne. Paru łupieżców się ubiło. Szkoda, że ta laseczka wykitowała. No. Ale przynajmniej zabrała kogoś ze sobą. Jak to mówi Dick. Dobra. Ktoś idzie. Dobra, puszczać mnie. Moment, jak jest tam. Otwieramy. Jedziemy do Riki. Ten transformator chciałem dla ciebie zrobić, laska. Abyście tutaj mieli zasilanie.
Dobra. Hej. Hej. Mam te części, o które prosiłaś. Świetnie. To wpadnie niedługo, a zobaczę, co da się zrobić. Ricky... Dzięki. Luz. Buzer to jeden z nas. Dobra, na razie w tym obozie wszystko jest spoko, nie ma się do czego przyczepić. Dobra. Drugi poziom już awansowaliśmy? Tak jest, drugi poziom. Dobra, wzrost zaufania. Juhu, zaufany jestem. I... Dobra, to co... Mam dzisiaj niezły towar. Baz, jak pokaż. Się miewa. Wydajność. Pokaż, co ty mi możesz tu zrobić. To. 2000. Biorę. Dobra, super. Wydech. Wszystko mam. To są sakwy. Biorę. Dobra. Dodatkowa amunicja. Dobra tam. Tak, to dobra część. Okej. Fuck. O. Potrzebujesz czegoś jeszcze? Tego potrzebowałem. Gdzie można dalej latać. Rama. Zwiększa liczbę uszkodzeń, jakie może znieść twój motocykl. Super. Teraz wygląda całkiem nieźle. O, on się zaczyna ładnie robić. Tylne zawieszenie. Zmniejsza liczbę uszkodzeń, jakie otrzymuje twój motocykl. Dobry towar, trwały i porządny. Dobra, po kolei. Nitro. W końcu. Jest. Nitro. Dobra, opony. Co to robi? Większa przyczepność. Alternatywna opona. Dobra, taka może dobra być. Część. Nic to nie daje, to nie kupujemy. Dobra, widelce. Zwiększa liczbę uszkodzeń, jakie może znieść twój motocykl. Potrzebujesz czegoś jeszcze? Pięknie, wszystko pięknie. Dobra, jest. Ale teraz mam motor. Wygląd, coś tu potrzebuje? Koła, wybierz końcówkę, kierownica, hamulce. Dobra, 1800 to nie za dużo. Dobra, dotankować trzeba go było. Jestem tu, jakbyś czegoś potrzebował. Dobrze. Dobrze. Do zobaczenia. Jak z czasem, okej. Zdaje się, że już po fajkach. Dobra, zobaczmy, co tutaj mogę wziąć. Tu? Łowca nagród. Wróć do obozu rządowego, porozmawiaj z Ricky. No to Ricky, tu jest Ricky. A? Dick, dzięki Bogu. Okay. Co się stało, Ricky? Znasz Nowu. Faceta nazwiskiem Joshua Harper? Harpa? No tak, znam go. Nigdy nie ufałem temu sukinsynowi. Nosił czarną bandanę owiniętą wokół głowy, jakby był jakimś zasranym hipsterem czy coś. Najwyraźniej miałeś nosa. Gość strzelił Danowi Lane'owi w plecy. Poszło o karty, a potem prysnął. O Jezu, gdzie teraz jest? Patrol widział, jak zmierza na południe. Byli za bardzo przerażeni, żeby go zatrzymywać. Chyba spotkał się z grupą włóczęgów. Naprawdę przyda nam się twoja pomoc. Dobra, to zajmę się tym. Zaznaczyłam miejsce, gdzie go widzieli. Dzięki, Dick. Dobra, no. Chuj wie. Poszło o karty, to robimy. Dobra, zobaczmy, gdzie to jest. O, kawałek drogi. Stąd będzie szybciej. Dobra, a co mi tam? Teleportnę się i podjedziemy kawałeczek i poszukamy gościa. No ale teraz mam motor wykoksany, wszystko wykupiłem. Co się dało na razie. No? Tyk. Hej Dick, jesteś tam? Mam nową protezę dla Buzera, poprosiłam Ali, żeby go poszukała i wysłała do mnie. No. Świetnie, świetnie. Ricky, ja zaraz tam będę, bez odbioru. Dobra, zrobimy misję i podjedziemy, zobaczymy. O, snajpa. Ty miałeś być bardziej przyczepny tej. Wilki. Kurde. Jak się jeździ tym motorem beznadziejnie. Się przyzwyczaić, tamten lepiej jechał. Czyli do Camp Creek. Strzelaj. Na pewno sobie poradzisz? A jak myślisz?
Nie było pytania. Bez odbioru. Dobra, niech sobie walczą. Co? Chyba spoko. No dobra, chłopaki. Chcecie wykonać moją robotę? Nie będę was zatrzymywać. Jak znalazłeś go? Tak! Słyszę strzały. Nie, no tylko tu jest rój, który dopadł go, zanim mi się to udało. Jezu. Dobra, z jego bandaną. Ludzie tam na pewno chcieli mieć dowód, że nie żyje. Dobra. Okej, okay, tylko może być trochę uśliniony, ale jasne, spoko. No chodź. Zaraz je dostrzelę. Pokonali świrusy. Dobra, tych tu za dużo nie zostało. O, to idziemy. Co u diabła? Mam wrażenie, że kogoś widziałam. Ludzie idą! Ole, że celność mam zajebistą. Ja też. Dobra. Same laski. W dupę dostałaś i umarłaś, no naprawdę. Dobra, coś tu pozbierajmy. Spoko, mam ją. O, matko, ale uświniona. Dobra, grzybek jakiś. I wracamy. O, rój pomógł. Mi się wydaje, że niektóre te obozy można faktycznie napuścić. Jakiś taki większy róg. Ten rój. To by było coś ciekawego. Dolekcjonujące pełne. Gdzieś tę amunicję muszę sobie znaleźć. Co ty tak... dziwne odgłosy z siebie wydajesz, co? Ikon. Mój motorek. Wracamy do bazy. Szybko, ładnie i bardzo przyjemnie. Tak lubię. Dobra. Jeśli znajdzie się w strefie rażenia, coś tam. Nie zdążyłem przeczytać. Ktoś jest przy bramie. No? Ja go znam. Dzięki. Pracowałam kiedyś w Towarzystwie Ochrony Zwierząt. Kurde, no stabilny temat. Dobra. Będą dwie misje, bo dla buzera łapa i to. Okej. Okej, łapię. To teraz to umocuję, dobra? I od razu lepiej. Okej. Okay. Hej, bracie. Zobacz, co zrobiła Ricky. Co? Mam nową zabawkę. A, to było akurat pan. Wygląda zajebiście, buzer. Hej, mógłby być jednym z tych pieprzonych muszkieterów. Hangar! Jebany wieczysty. Wow, może to jednak nie był taki dobry pomysł. Może. Okej. Cholera jasna. Dobra. Okej, przeżycie to nie życie. Dobra, czas dać teraz następną misję. Cześć, Ricky. Tu jest bandana Harpera. Ale uświniona. No, to samo powiedziałem. Dzięki, Dick. Przekażę ludziom Dana. Dobra. Porobione. To miejsce. Dobra, jest coś nowego. Wykręciłeś mi rękę, udaj się na miejsce. Czyli gdzie? Nowy punkt umiejętności. A to później sobie wezmę. Gdzie jest? Oho. Dobra. Czasem tak
sobie myślę, co z tym... Zobaczmy, co to za misja. Na przykład, czy czują ból? Cokolwiek. Kurde. St. John, jesteś? Tu O'Brien. Poczekaj. O. O'Brien, mam dość odwalania za ciebie roboty. Masz coś czy nie? No, znaczy się, tak. Mam coś. No a co takiego? Musisz zrobić dla mnie jeszcze jedną rzecz. Słuchałeś, co przed chwilą powiedziałem? Dość już tego. To ostatnia sprawa. Potem się spotkamy. Pokażę ci, co mam. Zapomnij. Na drugie imię... miała Irene, prawda? O. Sara, Irene, Whittaker? Znalazłem. Tak jest na jej formularzu. Ostatnia robota. Ostatnia robota. Dobra. Wysyłam współrzędne. Bez odbioru. Fajno. Fajno, fajno. Na to czekałem. Hej. Hej. Widzę, że gdzieś się śpieszysz. Tak. Pamiętasz tego gnojka z Niro, o którym ci mówiłem? O'Briana? Wygląda na to, że ma dla mnie jakieś wieści, ale najpierw muszę jeszcze coś dla niego zrobić. Jasne. Okej. Cyk, cyk, cyk. Może pójdziesz ze mną? Serio? Nie. Skizo wysyła mnie na farmę. Ktoś musi wykarmić ten zasrany świat. Zapomnij o nim. Później cię tam podrzucę. Kiedy ostatnio widziałeś śmigłowiec? No, ciekawe. Z buzery misja? Może być wesoło. Powiem, że wykręciłeś mi rękę. Kiedyś ci się to znudzi, buz? Dobra. I na motorku się przejedziesz, buzer. Same pozytywy. To gdzie jedziemy? Nad jezioro Melakwat. Wiesz, gdzie to jest? Na północ od Rogue Tunnel, przy Waldo Road. A co będziemy tam robić? Coś tutaj mi się przywiesiło. Niro wylądowało tam śmigłowcem i zajmują się, cholera wie czym. O'Brien chce, żebym dowiedział się, co kombinują. Dobra. A ten O'Brien jest kim? Twoim szefem? Rządzi tobą? Nie! Buzer! Dobrze wiesz, po co tu jesteś? No, bo wiesz. Wygląda, jakbyś był na jego zawołanie. To nie tak! Dobra. Jak tam się trzymasz? Kilometr jeszcze. Nie jest cały. W sensie, bywało gorzej. Nie przeszkadza mi robota na farmie, wydywanie chwastów itp. Kojarzy mi się z dzieciństwem. Jeździłem wtedy na farmę wuja, niedaleko Aiden, przy granicy z Aida. Całe lato pracowałem przy uprawie buraków. Wuj miał tam takiego grosa, na którym kręciłem się po okolicy. To tak nauczyłem się jeździć. Okej. Okay. Uważaj, bo zacznę cię nazywać farmerem Billem. 200 metrów, dobra. Kiedy dotrzemy na miejsce, trzymaj się blisko. Cokolwiek się stanie, nie daj się zauważyć. Te chujki mogą dać popalić. Dobra, dobra, czaję. Nie wychylać się, trzymać gębę na kłódkę, nie dać się zabić. Hej, dzięki, że mnie zabrałeś tu. Dobrze znów się wyrwać. Nawet jako twój plecak, wiesz? Tak. Dobra, dojechaliśmy. Trzymaj się blisko. Jasna sprawa. Już dawno tego nie słyszałem. Tam jest. Jezu, nie sądziłem, że jeszcze jakiś zobaczę. Dobra. Czy w powietrzu. Dobra, teraz patrz. Żołnierze wychodzą pierwsi, zabezpieczają lądowisko. Potem idzie ten ich chłopiec geniusz, badacz, naukowiec, chuj go wie, i się rozgląda. A po co? Żeby robić tam jakieś naukowe pierdoły. Skąd kurwa mam wiedzieć? Przecież ich szpiegowałeś. Tutaj jest czysto. Wszystko gra. Dobra, poczekaj tu. Tutaj jest czysto. Dobra. Ja mam co zrobić? Mam tylko ich podsłuchiwać, tak? Czy śmigłowiec też oznaczyć? Nie muszę tego.
Okej, okay, czyli on jest tu. Muszę tu podejść bliżej. No. Okej, okay. Jesteśmy w kraczkach. Dobrze, skoro już musisz wiedzieć, pobieramy próbki kału. To znaczy gówna? Yeah. Tak. Gówna świrusów? Tak. To znaczy tkwimy tu, na tym zadupiu, żeby zbierać gówna świrusów, tak? Mhm. Okej, okay. No dobra. Dobra. Dodatka terenowa 2102. Po przeanalizowaniu próbek kału ze stref drugiej, trzeciej i czwartej P stwierdzono obecność Claytonia perfoliata. A co to? Znanej jako szpinak kubański. Mm-hmm. Weź nie przeszkadzaj, a także jednopiennej jagody z gatunku Juniperus communis. No i co z tego? Co z tego? Ano to, że to oznacza, że świrusy jedzą nie tylko nas i siebie nawzajem. Jedzą jak... Co, dałem się zapać? Nie. Filmik będzie jakiś? Ej, daj znać, kiedy lądowisko... Ty, odkryli mnie, kurde. Jak to się stało? Dobra, załatwmy to. Nie, nawet kto mnie ten odkrył. Ale wtopa. No. Nie było nic. Ej, gościu, nie możecie tu być, czy coś? Zdążę? Zdążyłem, dobra. Serio? Dobrze, skoro już musisz wiedzieć, pobieramy próbki kału. Raz, dwa, trzy. Znaczy... I tu jest gówna? Jeden. Dobra. Tak. Gówna świrusów? Tak. To później pójdę tu w prawo. Znaczy... I później tam w lewo, dobra. Zadupił, żeby zbierać gówna świrusów, tak? A, bo on tu jest, no, mogę nie zauważyć. Okej. Okej. No dobra. Dobra. Dodatka terenowa 2102. Po przeanalizowaniu próbek kału ze stref drugiej, trzeciej i czwartej P stwierdzono obecność Claytonia perfoliata. Dobra, a ten tu przeszedł. Znale ten przechodzi. Weź nie przeszkadzaj, a także jednopiennej jagody z gatunku Juniperus communis. No i co z tego? Co z tego? Ano to, że to oznacza, że śmił... I co się stało? Aaa... Może to nie to, że mnie wykryli, tylko że straciłem podsłuch. Chyba o to chodzi. O to chodzi, czyli muszę inną miejscówkę znaleźć. Zanim zacznę podsłuchiwać, muszę lepszą miejscówkę znaleźć. Żeby szybciej się przemieścić. Dobra. Zobaczymy, czy tu wystarczy. Dobra. Serio? Tutaj będzie bliżej. Dobrze, skoro już musisz wiedzieć. I później do świetlika mogę wejść. Chyba. Znaczy gówna? Albo w tamte krzaki. Gówna świrusów? Tamte krzaki. Dobra. Niestety trzeci raz już to słyszę. Ale co zrobić? Nie skumałem. Po przeanalizowaniu próbek kału ze stref drugiej, trzeciej i czwartej P stwierdzono obecność Claytonia perfoliata. A co to? Znalej jako szpinak kubański. Weź nie przeszkadzaj. A także jednopiennej jagody z gatunku Juniperus. Ten tu idzie. No i co z tego? Co z tego? Ano to, że to oznacza, że świrusy jedzą nie tylko nas i siebie nawzajem. Jedzą chwila. Jagody, coś się poruszyło. Rośliny, trawę, igły. Generalnie wszystko to, co je leje. Są wszystko żerne, tak jak my. Tyle, że ich żołądki są w stanie strawić dużo wiedzy. Noż, kurde, trzeba było w tamte krzaki tam skoczyć. Muszę tutaj szybciej działać. Mam nadzieję, że już więcej razy się nie pomylę. Dobra. Tylko jest tutaj to trudniejsze jest niż tamto.
Dobra. Przylazłem w krzaki. Odwróćcie się. Dobra. Pójdę z autobusem i w tamte krzaki pójdę. Znaczy, powinno starczyć. Tu na tym zadupiu, żeby zbierać główność wirusów, tak? Dobra, dalej już to słyszałem. Szybciej. Okej. No dobra. Notatka terenowa 2102. Po przeanalizowaniu próbek kału ze stref drugiej. Dobra, ten już tu się chyba przemieścił, czy nie jeszcze? Stwierdzono obecność Claytonia perfoliata. Chyba tak. A co to? Dobra. Znanej jako szpinak kubański. Weź nie przeszkadzaj. Także jednopienne i jagody z gatunku Juniperus communis. No i co z tego? Co z tego? Ano to, że to oznacza, że świrusy jedzą nie tylko nas i siebie nawzajem. Jedzą jagody, rośliny, trawę, igły. Generalnie wszystko to, co jelenie. Są wszystkożerne, tak jak my. Tyle, że dobra. Ich żołądki są w stanie strawić dużo więcej rodzajów cebuli. Udało się. Aha, dobra. No i? To oznacza, że nie wymrą z głodu, kiedy skończymy im się my do jedzenia. Zbyt szybko się ich nie pozbędziemy. No kurwa. A to była taka taktyka. Mhm. Tak, to źle. I na tym koniec. Dobra. Wracaj do maszyny. Okej, okej, pójdziemy tędy. Bardzo naokoło. Tu co jest? Ucho traszki. Dobra. No 4 razy sztuka. Mogło być lepiej, no nie ma co wirować. Okej. Wyłapałeś coś przez moje radio? Ale to pojebane. No raczej. Podatników, oni się zaniebabrają w gównie świrusów. Tak, mówiłem ci. Nie wiadomo, co oni robią, ani dlaczego. Wiesz, muszą tu mieć gdzieś jakąś bazę, nie? Próbowałeś ich śledzić? Tak, ale zawsze mi znikali za górami. Lecieli na południe, autostrada jest zablokowana, więc nie miałem się jak zbliżyć. Skurwysyny. Wygląda na to, że są za wiele odpowiedzialni. No... No i dobra. Zaraz O'Brien powinien gdzieś się z nami spotkać. To gdzie teraz? Dobre pytanie. O'Brien, jesteś tam? Zgłoś się, O'Brien. Jestem. Skończyłeś? A, załatwione. Gdzie się widzimy? Nie spodziewałem się ciebie tak szybko. Wysyłam współrzędne. Tylko to pewnie chwilę zajmie. O'Brien bez odbioru. Jezu, co niby jego zdaniem tu robiłem? Hej. W jednym masz rację. Rzeczywiście sprawia wrażenie dupka. Dobra. Idziemy. Też będę musiał pewnie ominąć tą ochronę jego. Pewnie samego go nie puszczą ludzie. Poczekaj tutaj. Nie chcę, żebym wiedział, że z kimś przyjechałem. Dobra, będę miał oko na motocykl. Mam już dosyć dupków z Niro jak na jeden dzień. Dobra, niedługo wrócę. No. O'Brien powiedział, że ma wieści. Znał jej drugie imię. Irene. Niemożliwe, że ona żyje. Ale on żyje, więc czemu nie ona? Co? Dobra, skończymy w tym miejscu i zaczniemy od tego miejsca w następnym odcinku. Na razie, hej!